Dzień dobry Państwu. Mamy piątek, ostatni dzień pracującego tygodnia. To jest super raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam Państwa na dzisiejszy program. Za chwilę Państwa gościem będzie były premier Leszek Miller, obecnie eurodeputowany Lewicy. Porozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w związku z budżetem Unii Europejskiej. Przypomnę, 700 miliardów euro do rozdysponowania. Polska jest największym beneficjentem tego planowanego budżetu. Budżetu, który rząd Mateusza Morawieckiego chce zawetować. Wczoraj odbyło się takie wirtualne spotkanie szefów państw Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki reprezentował polski rząd i Polskę i podtrzymuje na razie stanowisko dotyczące tego, że Polska wetować ten budżet będzie. Całe spotkanie trwało 17 minut. Pytanie, o czym to świadczy? Na ten temat doświadczony, jeżeli chodzi o negocjacje unijne, Leszek Miller pewnie Państwu trochę powie. Wiemy też, że Angela Merkel, kanclerz Niemiec, w dalszym ciągu postuluje, abyśmy albo Unia Europejska w dalszym ciągu rozmawiała z Polską i z Węgrami, aby jakoś ten konflikt i te różnice zdań zażegnać. Jak to wszystko może rozwinąć się do końca roku? To jest bardzo ciekawe pytanie. Do 31 grudnia bowiem kraje Unii Europejskiej muszą wypracować w kwestii budżetu porozumienie. Później Państwa gościem pierwszy prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Jerzy Stępień. Porozmawiamy oczywiście o kwestiach dotyczących praworządności, o tym, czy rzeczywiście Unia Europejska ma prawo kontrolować to, co dzieje się w Polsce pod względem praworządności, czy Izba Dyscyplinarna miała prawo uchylić immunitet sędziowi Igorowi Tulei, który wczoraj pojawił się w pracy i przez co też był broniony przez wielu zwolenników praworządności i demokracji, jak sami się nazywali, przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Tam doszło do naprawdę gorszących scen, jeżeli chodzi o interwencje policji. I właśnie w związku z ostatnimi interwencjami policji, nie tylko wczoraj przed Sądem Okręgowym, ale także na ulicach Warszawy, chociażby podczas środowego strajku kobiet i solidarnych z nimi mężczyzn, o tych interwencjach z Maciejem Karczyńskim, byłym rzecznikiem Komendy Stołecznej Policji, byłym rzecznikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To wszystko dziś dla Państwa przygotowałem. Proszę być z nami. Zaczynamy. A na początek dla Państwa jak zwykle Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu z garścią świeżych informacji dotyczących tego, co dziś u nas w gazecie. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Ja się uśmiecham, ale niestety już powinnam przestać, bo zaczynamy od bardzo nieprzyjemnego tematu, czyli od tego, że kobiety i solidarnych z nimi mężczyzn potraktowano na ulicach stolicy pałkami teleskopowymi i gazem. No tak, my pokazujemy Ci w gazecie to, co działo się wczoraj późnym wieczorem, czy też nawet w nocy na ulicach Warszawy. Jeżeli ktoś z Państwa tego jeszcze nie widział, no to doszło do takiego bardzo brutalnego stłumienia protestu kobiet, kolejnej odsłony strajku kobiet. Ten strajk był zatrzymany na jednym z placów warszawskich i doszło do takiego bardzo brutalnego starcia między policją protestującymi. Tu pokazujemy, policja była w takim pełnym, że się tak wyrażę, bojowym reżimie sztunku. Nawet posłanka lewicy została potraktowana gazem po oczach, ale też bardzo bulwersująca i niepokojąca jest informacja, że wśród protestujących pojawili się policjanci cywilni, którzy w pewnym momencie za pomocą, zresztą tu widać u nas na zdjęciu, teleskopowych pałek zaczęli okładać demonstrujących. Tu szczególnie opozycja bardzo się oburzyła, żąda w tej sprawie wyjaśnień. Natomiast minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński powiedział wczoraj tak: uważam, że były to działania podjęte w głębokim interesie państwowym i wszystkich obywateli. No zważywszy na to, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że oni to państwo, to być może rzeczywiście w interesie PiSu policja działała. Na ten temat dzisiaj z Maciejem Karczyńskim, przypomnę Państwu, będziemy rozmawiać. A teraz drugi temat, powiązany poniekąd z środą wieczorem i tym, co się działo w nocy ze środy na czwartek, tym, o czym mówiłeś przed chwilą, czyli tym razem przechodzimy do interwencji posłów opozycji, a konkretniej wicemarszałka Sejmu z Lewicy Włodzimierza Czarzastego, a właściwie jego starcia z policją. No i teraz pytanie, czy właściwie naprawdę nasz czarzasty Włodzimierz to jest taki Hulk, że jest w stanie jednym delikatnym popchnięciem wyeliminować z gry potężnego, świetnie wyszkolonego polskiego policjanta? No tak może wierzyć każdy, kto śledzi memy w internecie, bo memów a propos Czarzastego jest teraz pełno. Kocham internet, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Pięknie, że Czarzasty nie przypuszczał, że jeszcze facet, że się tak wyrażę, w jego wieku może jeszcze stać się taką gwiazdą memów internetowych.
Natomiast tak zupełnie na poważnie, on sam powiedział, że dzisiaj rano dowiedziałem się, że pobiłem policjanta, ogłosił wczoraj. No, policja twierdzi, że doszło do starcia między nim a policją. Mieliśmy do czynienia z napieraniem na policjanta, który się przewrócił. Ja tu już przeczytam dokładnie, co powiedział inspektor Sylwester Marszczak na ten temat, który się przewrócił i uderzył nogą o hak pojazdu i niestety doszło do bardzo poważnej kontuzji. Natomiast sam Czarzasty twierdzi, że do niczego takiego nie doszło, że przecież zostałem zatrzymany, pchnięty na maskę samochodu, po czym uderzenie w plecy z tyłu. Tak relacjonuje to Włodzimierz Czarzasty, przy czym policja tu dodaje, że wystarczyło po prostu okazać legitymację poselską i policjanci nie zatrzymaliby tej osoby, tylko puścili, a doszło do czynnej napaści. No trudno powiedzieć, która wersja jest tutaj prawdziwa, czy ta o Czarzastym, który bił policjanta, czy policjancie, który bił Czarzastego. Tak, to prawda. Chociaż wiele wskazówek może dać nam to, że o zupełnie innych obrażeniach mówił rzecznik Komendy Stołecznej Policji, a zupełnie innych obrażeniach mówił Mariusz Kamiński na posiedzeniu Sejmu. Panowie nie uzgodnili tak naprawdę, co się policjantowi stało. Więc to... Tak czy inaczej, mieliśmy do czynienia, to, że protesty się zdarzają, to wiemy w Polsce od zawsze. Nie tylko protesty kobiet. Ja pamiętam też bardzo brutalne demonstracje górników. Wszyscy wiemy, co się dzieje w Polsce, często co się dzieje w Polsce 11 listopada w Warszawie. Więc też w dużej mierze od policji zależy, o czym zresztą już rozmawialiśmy w tym programie, od policji zależy, w jaki sposób te demonstracje się rozwiną, w jakim kierunku, że się tak wyrażę, pójdą. No jeżeli policja używa siły, no to dochodzi do brutalnej konfrontacji. Jeżeli policja stara się to załatwić pokojowo, jest szansa wtedy, żeby do takiej konfrontacji nie doszło. No niestety o pokojowych działaniach policji w ostatnich dniach mówić nie możemy. Teraz o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości. Zażegnany, nie zażegnany, bo różne są teorie na ten temat. Wychodzi na to, że zażegnany. Zaczęłaś tydzień od tego, żeby mówić, że będzie to ciężki tydzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Być może był, no ale ja mówiłem wczoraj, że poseł Kłakowski bardzo zabiegał o to, żeby się wreszcie dobić do prezesa. Dobił się wreszcie do prezesa. To była miła, dobra i bardzo potrzebna nam rozmowa. Cieszę się, że w końcu do niej doszło, powiedział. No i pojawiały się takie głosy, że będą zmiany w piątce dla zwierząt. Być może nawet dojdzie wręcz do wywalenia tego projektu do kosza. Nie będą też już ci dwaj ostatni posłowie, którzy zostali w tej sprawie zawieszeni, nie są już zawieszeni. Więc wiele wskazuje na to, że sytuacja w PiS-ie się uspokoiła. Teraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości muszą pamiętać, że jeżeli będą chcieli wszcząć bunt, to najpierw muszą o pozwolenie poprosić prezesa. Znaczy, od siebie dodam, że dobrze, że skończyły się wewnątrz pisowskie walki, bo no jest dużo poważniejszych problemów niż to, kto gdzie z kim, przeciwko komu w PiS-ie występuje. Ja jednak optuję za tym, że to tylko pozorne zakończenie tych wszystkich fluktuacji w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy, szerzej oczywiście rzecz biorąc. Znaczy, no wiesz, doskonale wiesz też tak jak ja, że żadna władza, szczególnie w Polsce, nie jest wieczna i każda się w końcu zaczyna kruszyć, każda się w końcu zaczyna rozpadać i wiele takich tu, chociażby każdy premier były, możecie powiedzieć, że jego rządy zakończyły się od tego, że zaczęło się kruszenie koalicji. Każda partia w końcu przestaje być teflonowa. Bardzo boleśnie przekonała się o tym Platforma Obywatelska i powoli zaczyna się o tym przekonywać Prawo i Sprawiedliwość. Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Ekspresu, specjalnie dla Państwa. Janku, spokojnego, dobrego i zdrowego weekendu. Widzimy się w poniedziałek tak, o 9. Weekendu. W poniedziałek w redakcji się dobrze, widzimy, więc będziemy mogli porozmawiać osobiście. Super. Ale w maskach niestety. No, ale to jakoś sobie poradzimy. Jakoś sobie poradzimy. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Już za chwilę Państwa gościem były premier Leszek Miller, obecnie eurodeputowany Lewicy, Koalicji Europejskiej. Konkretnie, nie wiem, czy Państwo taki twór jeszcze pamiętają, ale był. Wczoraj zresztą premier Donald Tusk na Twitterze zaapelował do opozycji, aby wreszcie wzięła się w garść i zaczęła działać wspólnie, połączyła się ponownie, dlatego że to jest kwestia być albo nie być Polski, po prostu. To był taki apel byłego premiera Donalda Tuska. Ciekawa jestem, co na ten apel odpowie były premier Leszek Miller. To już za chwilę, ale najpierw przypomnijmy sobie, co przed negocjacjami w sprawie budżetu i tej rozmowie wczorajszej, która trwała 17 minut, szefów państw Unii Europejskiej, mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki. Unia, gdzie jest europejska oligarchia, która karze tych dzisiaj słabszych i wciska ich do kąta. To nie jest Unia Europejska
do której my wchodziliśmy i to nie jest Unia Europejska, która ma przed sobą przyszłość. Bardzo często jesteśmy konfrontowani z takimi sytuacjami, że te środki europejskie to jest coś takiego, takie kieszonkowe dla nas, albo może jakaś jałmużna, może jakieś pieniądze, bez których nie możemy żyć absolutnie i w ogóle powinniśmy na kolanach klęczeć, żeby te pieniądze otrzymać i w ogóle je zachować. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, drodzy obywatele Europy, jest inaczej. Praworządność i łamanie praworządności stało się w Unii Europejskiej pałką propagandową. Odrzucamy takie stanowisko. Odrzucamy takie podejście. Dobrze znamy z czasów PZPR, z czasów komunistycznych użycie tych pałek propagandowych. Rewizjonizm, kułak, element antysocjalistyczny. Starsi jeszcze doskonale to pamiętają. Odrzucamy te pałki propagandowe, bo praworządność jest dzisiaj stosowana w Unii Europejskiej jako swego rodzaju straszak i stosowana jest w sposób odwrotny do wartości i zawartości tego sformułowania, tej definicji. Warto się rozprawić z jeszcze jednym mitem, z tym mitem, który mówi o tym, że Polska jest taką brzydką panną bez posagu, że my musimy pukać tam do drzwi i właściwie same korzyści tylko z tego budżetu do nas płyną, a po drugiej stronie jest tylko samo dobrodziejstwo, prawda, i dobra wola. I bardzo mi miło. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej Państwa gościem Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany Koalicji Europejskiej, Lewicy. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani pozwoli, że sprostuję, że jestem deputowanym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No tak, Lewicy w skrócie. Dobrze, jeżeli chcemy być bardzo precyzyjni, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry raz jeszcze, panie premierze. Czy rzeczywiście pana zdaniem wystąpienie Mateusza Morawieckiego, to którego fragment mieliśmy okazję przed chwilą odsłuchać, to było najbardziej antyunijne wystąpienie polskiego premiera w historii po 89 roku? No na pewno, choć być może pan Morawiecki nie powiedział ostatniego słowa, że możemy się spodziewać kolejnego wystąpienia, jeszcze bardziej demagogicznego i kategorycznego. Pan Morawiecki mówił po prostu Zbigniewem Ziobrą i mówił w taki sposób, jakby właśnie informował Sejm, że została rozpoczęta procedura wyjścia z Unii Europejskiej, czyli został rozpoczęty polexit i władze Rzeczpospolitej są na drodze złożenia wniosku o wyjście z Unii Europejskiej. Pan premier powiedział, że to nie jest Unia, do jakiej wchodziliśmy. Akurat dobrze pamiętam, bo mój podpis jest pod traktatem akcesyjnym. Ale odwracając te słowa, można powiedzieć, Unia mogłaby powiedzieć, to nie jest Polska, jaką przyjmowaliśmy. Bo Unia jest oczywiście dziś nieco inna niż w 2004 roku, chociażby dlatego, że przyjęliśmy traktat z Lizbony, podpisany, zresztą ratyfikowany zresztą przez prezydenta Kaczyńskiego. Więc Unia w tym znaczeniu jest nieco inna, ale Polska też nie jest taka sama jak w 2004 roku. I myślę, że zmiany, jakie zaszły w Polsce, są zdecydowanie większe niż w Unii i zdecydowanie na gorsze. Więc tutaj się mogę z premierem zgodzić. Po prostu Polska dzisiaj jest w stanie znacznie gorszym niż w 2004 roku, jeżeli chodzi o spełnianie wartości Unii i prawa unijnego. Powiedział pan, że Mateusz Morawiecki brzmiał, jakby rozpoczął procedurę polexitu. Brzmiał to jest jedno, ale w praktyce pana zdaniem rzeczywiście to jest przygotowanie do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? Czy to jest tylko na razie taka bardzo niefortunna retoryka użyteczna do polityki wewnętrznej tu w Polsce? Formalnie rzecz biorąc, zapewne rząd się nie odważy, aby rozpocząć procedurę wychodzenia z Unii w taki sam sposób jak na przykład Wielka Brytania.
Dlatego, że jeśli patrzeć na sondaże, to zdecydowana większość Polaków, 80-90%, ceni sobie naszą obecność w Unii. Ale faktycznie to my jedną drogą już jesteśmy poza Unią. Na przykład jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o problem niezależnego sądownictwa, o praworządność, no to nie spełniamy kryteriów unijnych, więc można powiedzieć, że w tym znaczeniu jesteśmy poza Unią. Jeżeli chodzi o państwo demokratyczne, no to chociażby w ostatnich dniach widzieliśmy, jak to wygląda, tak? Szef rządzącej partii politycznej, wicepremier, który bez żadnego trybu wdziera się na mównicę i miota groźby pod adresem opozycji. Mówi, będziecie siedzieć. To się przecież w pełni demokratycznych krajach nie zdarza. A to, co się dzieje na ulicach, te brutalne interwencje policji, które miałyby uzasadnienie, gdyby chodziło o jakieś bandy kiboli czy jakieś grupy bandytów, no ale wobec kobiet, dziewcząt, dzieci, no widać wyraźnie, że policja zaostrza kurs wobec manifestujących, stosuje nadmiarowe środki, ale to wynika z dyspozycji politycznej. Po prostu takie policja ma dyspozycje polityczne. Panie premierze, wracając jeszcze do tych naszych stosunków z Unią Europejską i tego, co dzieje się wokół budżetu. Jest zapowiedź weta zarówno ze strony Polski, jak i Węgier. Czy sądzi pan, że na ostatniej prostej Viktor Orban, jak to już nieraz się zdarzało, zostawi Prawo i Sprawiedliwość na lodzie i ostatecznie ten budżet poprze? No niekoniecznie, dlatego że Orban ma większe powody, aby wetować niż Morawiecki. Otóż to, co Orban zrobił Węgier, to jest kraj przeżarty w niezwykłym stopniu korupcją i całe polityczne rodziny skupione wokół Orbana zawłaszczają olbrzymie środki unijne, które już napłynęły na Węgry, a jeszcze w większym zakresie mają napłynąć. Więc Orban się po prostu boi, i to boi się śmiertelnie, że ten mechanizm kontroli budżetowej po pierwsze zastopuje wypływ tych środków, a po drugie będą one poddane bardzo precyzyjnej kontroli. Więc u nas takie, przynajmniej w takiej skali, procesy nie występują. Weto pana Morawieckiego jakby wynika z innych powodów. On uważa, że jakiekolwiek powiązania przepływu finansów z praworządnością są groźne dla systemu władzy. Jednym słowem, mówiąc panem Ziobro, taki mechanizm jakby zablokuje ostateczne podporządkowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości. I Ziobro chce wziąć zakładników w postaci Polaków, ale także wszystkich obywateli Unii Europejskiej, żeby do tego nie dopuścić. Dla Ziobry i dla Morawieckiego mechanizm kontroli praworządności powiązanej z możliwym zamrażaniem środków to koniec tej samowoli, tej jego rewolucji w sądach i prokuraturze. No, Ziobro zbudował system bezkarności, sterowanych śledztw, usuwania niewygodnych sędziów, i boi się, że ten unijny mechanizm to wszystko zastopuje. I czym to się skończy, panie premierze? Bo wielu się zastanawia. Angela Merkel liczy jeszcze na to i po wczorajszym tym 17-minutowym spotkaniu stwierdziła, że nadal trzeba próbować rozmawiać z Polską i z Węgrami w sprawie budżetu. Wiemy, że decyzja musi zapaść do końca roku, do 31 grudnia. Pana zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę zdecyduje się na zawetowanie tego budżetu i na perspektywę straty kilkuset miliardów złotych? Wolałbym, żeby nie wetował, tym bardziej, że to weto nie spełni żadnego celu. Dlatego, że nawet jeżeli premier zawetuje, to ten mechanizm praworządności i tak wejdzie w życie. Rozporządzenie o warunkowości budżetowej nie jest przyjmowane jednomyślnie przez Radę Unii Europejskiej, tylko metodą większości kwalifikowanej. Jednym słowem, zablokowanie budżetu nie zapobiegnie uchwaleniu tego rozporządzenia, zarówno przez Radę Unii Europejskiej, a następnie zatwierdzeniu go przez Parlament Europejski.
Takie wstępne rozpoznanie już się odbyło w poniedziałek, kiedy ambasadorzy akredytowani w Brukseli wyrazili swój pogląd w tej sprawie. No i ten rozkład sił jest 25-2, czyli 25 krajów chce, żeby ten mechanizm wszedł w życie, a dwa kraje, Polska i Węgry, nie chcą. I to się już nic nie zmieni, więc można powiedzieć, żeby nie wiem co tutaj w Polsce było mówione i robione, to mechanizm warunkowości budżetowej, który tak za wszelką cenę chce zablokować Polska, on nie jest do zablokowania. No on tak. Za chwilę zostanie przyjęty oficjalnie przez Radę Unii Europejskiej, a jak przyjdzie do parlamentu, to zostanie przyjęty z entuzjazmem. No tylko to oznacza, panie premierze, że jeżeli polski rząd zawetuje budżet Unii Europejskiej, to będziemy działać na podstawie prowizorium budżetowego, który nie daje nam takich środków, jakie dawałaby normalna perspektywa, nowa unijna perspektywa Oczywiście. Budżetowa. No i teraz pojawia się pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość poradzi sobie bez tych unijnych pieniędzy, bo ta sfera deklaracji, grożenia palcem, wypieków na twarzy to jest jedno, ale druga sprawa, no to są twarde finanse, wydatki, szczególnie w kontekście oczywiście epidemii koronawirusa. I można machać szabelką, tylko pytanie, czy się samemu tą szabelką nie obetnie sobie głowy? No obetnie sobie głowę i zresztą pan premier, kiedy wrócił w lipcu z posiedzenia Rady Europejskiej, ze szczytu Unii Europejskiej, kiedy zresztą tam na tym szczycie przyjęto kierunkową deklarację, że będzie obowiązywał ten mechanizm warunkowości budżetowej, to powiedział coś takiego w jakimś, pamiętam, wywiadzie chyba w sieci, że gdyby on wtedy zgłosił zastrzeżenia, gdyby na przykład powiedział, że Polska będzie wetować, to tak jakby sobie strzelił w łeb, tutaj cytuję. No więc można powiedzieć, że właśnie pan premier wyjął pistolet, zabezpieczył i trzyma go przy głowie, no i zobaczymy, co no, będzie naciśnie dalej. Ale naciśnie spust pana zdaniem, czy nie naciśnie tego spustu? No, to jest tak? Właśnie pytanie, tego nie wiem, ale ma pani rację w tym sensie, że jeśli weto będzie, wejdzie, jeśli weto się pojawi, to zarówno wieloletnie ramy finansowe, to jest 1 800 000 000 000 dla wszystkich państw unijnych i Fundusz Odbudowy to jest 750 000 000 000 unijnych. No w tym są oczywiście ogromne pieniądze dla Polski. No to wszystko zostanie albo bardzo poważnie ograniczone, albo wręcz dla Polski niedostępne, bo jeżeli chodzi o budżet, no to prawdopodobnie będzie prowizorium budżetowe. Czyli co miesiąc będzie wypłata 1/12 kwot z poprzedniego roku, czyli z tego roku, w przyszłym roku licząc, ale to będą wydatki tylko na funkcjonowanie instytucji unijnych, na dopłaty dla rolników, bo umowa w tej sprawie kończy się w 2022 roku oraz na dokończenie projektów. Żadne nowe inwestycje nie ruszą, więc można powiedzieć tak, te projekty, które są rozpoczęte, one zostaną dokończone, ale Bruksela nie będzie miała żadnych nowych pieniędzy na nic, na żadne nowe inwestycje. A jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, te 750 miliardów, no to jeśli będzie weto, to państwa, które są tym zainteresowane, zbudują taki fundusz, na już nie jako fundusz unijny, tylko fundusz na podstawie umów międzyrządowych. Oczywiście on nie będzie wynosił aż tyle miliardów, ale jakiś powstanie. No a jeśli Warszawa postawi na politykę pustego krzesła, no to reszta państw po prostu zabierze swoje krzesła i przeniesie się do innej sali. Także ten fundusz powstanie, okrojony, ale powstanie bez Polski. Panie premierze, wracając jeszcze do tego wystąpienia Mateusza Morawieckiego, które mieliśmy okazję obserwować w Sejmie przedwczoraj. Premier używa takiej bardzo ostrej retoryki, mówiąc o tym, że państwo, osoby, które sprzeciwiają się wetowaniu budżetu, traktują Polskę i powodują, że Polska jest traktowana jako, tutaj cytat, taka brzydka panna bez posagu, że my przychodzimy do Unii, tylko od niej dostajemy, prosimy się i nie mamy swojej suwerenności, nie mamy swojej godności, a teraz
teraz, za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ta suwerenność i godność, i to już przysłowiowe niemal powstawanie z kolan jest najważniejsze. Czy to nie jest Pana zdaniem argument, który bardzo często do wielu Polaków dociera? Bo kiedy używa się w Polsce słowa suwerenność, to nagle otwiera się w głowie u wielu Polaków taka klapka bardzo czuła. I Mateusz Morawiecki doskonale wie, jakimi słowami grać, żeby do wyobraźni Polaków dotrzeć. Czy nie obawia się Pan, że Unia Europejska zostanie zohydzona Polakom? Już jest w dużym stopniu zohydzona, ale ja się cieszę tym bardziej, że 80% Polaków, mimo tej totalnej, zakłamanej propagandy, nie jest na to wrażliwe. Zresztą wie Pani, ja już to wszystko słyszałem. Kiedy kończyłem negocjacje z Unią Europejską i kiedy organizowaliśmy referendum. Te wszystkie opowiadania o utracie suwerenności, o zdradzie polskich interesów, o Niemcach, którzy wykupią naszą ziemię i którą nas pozbawią suwerenności, o utracie tożsamości, to wszystko już było. I teraz znowu to słyszę, powtarzane zarówno przez antyunijnych weteranów, jak i przez młody narybek. No więc niech sobie ci ludzie, którzy pamiętają to, co się działo sprzed 17-18 lat, to wszystko przypomną i zapytają się samych siebie, czy jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to utraciliśmy suwerenność, zdradziliśmy polskie interesy. Jesteśmy ubożsi niż byliśmy. No przecież to są ewidentne kłamstwa. I ja jestem zażenowany i zawstydzony, że w Polsce ze smutkiem i zażenowaniem muszę powiedzieć, że Unię Europejską Polska wpycha w bezprecedensowy kryzys. Nasz kraj naraża na utratę miliardów euro, głównie z powodu wewnętrznych konfliktów w rządzie. Czy znając dobrze sytuację, panowie Kaczyński i Morawiecki powinni narażać żywotne interesy Polski i Polaków dla całej Unii i całej Unii Europejskiej tylko dlatego, żeby bronić tak zwaną reformę ministra Ziobry? No nie powinni. Jeżeli to zrobią, to popełnią niewybaczalny błąd, za który zapłacimy wszyscy. Panie premierze, pan nie jedną, nie dwie i nie dziesięć rozmaitych negocjacji na forum Unii Europejskiej prowadził. Wczoraj odbyło się to wirtualne spotkanie szefów państw Unii i ono trwało 17 minut. O czym to świadczy? Czy w ogóle możemy powiedzieć, że o czymś to świadczy? To świadczy o tym, że naprawdę jest tak źle, że nie ma ze sobą już o czym rozmawiać? Czy po prostu podjęto bardzo szybkie, konkretne decyzje? Czy jak mamy to interpretować? No najczęściej to oznacza, że wszystko, co można było powiedzieć, zostało powiedziane. I że strony zachowują swoje opcje, to znaczy stoją na swoich stanowiskach. I zapewne liczą na to, że jakieś kuluarowe rozmowy coś jeszcze zmienią, ale wie pani, jeżeli chodzi o to rozporządzenie o warunkowości budżetowej, czyli to rozporządzenie, którego tak się boi Morawiecki i spółka, to tam się nic nie zmieni, dlatego że jak już powiedziałem, jest zdecydowana większość w Radzie Unii Europejskiej, a tam się nie głosuje w tej sprawie jednomyślnie, tylko większością. Mm-hmm. A w Parlamencie Europejskim, no właśnie niedawno, dosłownie chyba przedwczoraj, kierownictwo Parlamentu Europejskiego wydało bardzo zdecydowane, mocne oświadczenie, że nie pozwolą nawet kropki zmienić w tym rozporządzeniu. A żeby budżet wszedł w życie, to oczywiście musi być uzgodniony na szczeblu szefów rządów, ale musi być zatwierdzony przez Parlament Europejski. I jeśli Parlament Europejski mówi, że sprawa jest zamknięta, że nie przewiduje żadnych zmian, no to po prostu tak będzie. No. Im szybciej polski rząd przestaje udawać, że tego nie wie, to tym lepiej, dlatego że będzie się upierał, może nawet doprowadzi do tego weta, ale to głównie Polska, my Polacy, społeczeństwo poniesiemy straty. Przedsiębiorcy zostaną pozbawieni oczekiwanych środków, służba zdrowia nie otrzyma stosownego wsparcia, no praktycznie każda grupa społeczna, która na przykład mogłaby skorzystać z funduszu odbudowy, nie skorzysta z żadnego euro, bo żadnego euro nie będzie.
I jeszcze kończąc temat ewentualnego oczywiście wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Wczoraj pojawiły się w internecie, w mediach społecznościowych takie teorie dotyczące tego, nie wiem czy pan będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbujmy, że Polskę można wyprowadzić z Unii bez przeprowadzania referendum. I ci, którzy o tym pisali, wspominali, że Platforma Obywatelska w roku 2010 zmieniła prawo z roku 2000, które mówi o tym, że żeby Polska mogła wyjść z Unii Europejskiej, wystarczy tutaj, cytat, decyzja Rady Ministrów, zwykła większość parlamentarna, podpis prezydenta i 2 lata karencji, której wymaga traktat o Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście, panie premierze, jest tak, że bez referendum ewentualnie PiS może Polskę z Unii wyprowadzić, czy to są jakieś prawnicze bzdury, które się pojawiają w internecie? Nie, to prawda. Umowa, znaczy traktat akcesyjny jest po prostu umową międzynarodową, która podlega takim samym regułom jak każda inna. W praktyce to musiałoby wyglądać tak, że stosowny projekt ustawy przyjmuje Rada Ministrów. Rada Ministrów kieruje ten projekt do parlamentu. Sejm i Senat musiałyby ten projekt zatwierdzić. Potem otrzymuje prezydent, prezydent podpisuje i uruchamiana jest procedura wyjścia, więc to jest oczywiście teoretycznie łatwe do zrobienia. No na szczęście jest Senat, który zapewne taką ustawę by zablokował, ale Sejm może prawdopodobnie ją uchylić. No właśnie. Więc nie potrzeba referendum. Rzeczywiście nie potrzeba na to referendum. My zdecydowaliśmy się w 2003 roku na referendum, głównie dlatego, żeby nikt nam nie zarzucał, że wejście Polski do Unii Europejskiej nastąpiło tylko decyzją parlamentu. I uważaliśmy, że referendum jest oczywiście ryzykowne, bo przecież nie wiedzieliśmy, jaki będzie rezultat. Tym bardziej, że akcja zachwycania Unii Europejskiej była bardzo energicznie robiona. Mniej więcej to samo, co dzisiaj, te same argumenty. Zdecydowaliśmy się na referendum głównie dlatego, żeby sama decyzja o wejściu miała bardzo silną legitymację obywatelską, legitymację społeczną. No i tak się stało, że 80%, niemalże 80% Polaków biorących udział w referendum powiedziało tak przy 58% frekwencji. Ale żeby wyjść z Unii Europejskiej, rzeczywiście nie potrzeba referendum. No to nie jest to budująca perspektywa dla zwolenników funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej i można powiedzieć, że słuchając tych słów premiera Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry, no to jest to perspektywa całkiem realna. No jedynym tutaj hamulcem i blokadą to jest opór społeczeństwa. I wydaje mnie się, że jednak oni formalnie rzecz biorąc, oni czyli władza, nie zdecydują się na uruchomienie procedury wyjścia w obawie przed reakcją obywateli. Bo gdyby byli pewni, że obywatele to zaakceptują, to zapewne by to zrobili. Ale będą prowadzili stałą akcję zohydzania Unii Europejskiej właśnie, żeby spróbować zmienić nastroje społeczne w tej sprawie. Panie premierze, ja nie mam wrażenia, żeby od kiedy Jarosław Kaczyński znalazł się w rządzie formalnie, od kiedy został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, ja zupełnie nie mam wrażenia, że rząd przejmuje się głosem społeczeństwa, bo przecież mieliśmy przeprowadzone sondaże dotyczące tego, jaka jest ocena Polaków tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i tam było, że ponad 70% Polaków jest przeciwnych zaostrzaniu ustawy aborcyjnej, że wiele osób popiera strajk kobiet. No i co? No i nic. No jedyny efekt, jaki mamy, to zaostrzenie działań policji i bicie pałką teleskopową kobiet na ulicach. No tak, ale to jednak, to są oczywiście rzeczy bardzo istotne, bardzo ważne, ale jednak mniejszej wagi niż nasza obecność w Unii Europejskiej. Mhm. Dlatego, że gdyby, proszę niech pani zobaczy, jakie problemy są w Wielkiej Brytanii, która właśnie wyszła z Unii Europejskiej. I jeśli wierzyć sondażom, które w tej chwili w Wielkiej Brytanii są robione, to gdyby dzisiaj było referendum w Wielkiej Brytanii w tej sprawie, to zwolennicy pozostania wyspy brytyjskich w Unii Europejskiej mieliby przewagę.
Więc to nie są dwie, to nie są równe rzeczy, dlatego że wyjście Polski, gdyby Unia oczywiście nas potraktowała z należytą surowością, to oznaczałoby znowu zamknięcie granic, cła na granicach, zablokowanie naszego eksportu, czyli uduszenie po prostu Polski, co musiałoby mieć, co by po prostu zmiotło z politycznej sceny PiS i wszystkie jego przyległości. Myślę, że oni mają taką świadomość. Więc oni będą chcieli zostać formalnie w Unii, ale jak tylko to możliwe, dystansować się od Unii Europejskiej. I no, w rezultacie Polska będzie gdzieś na peryferiach, niepoważny kraj, z którym się nikt nie liczy. Zresztą już teraz tak jest, a to weto, gdyby ono miało miejsce, to ono ostatecznie pogrzebie autorytet i rangę Polski na arenie europejskiej, myślę także, że światowej. I odstręczy od nas nawet te kraje, które jeszcze chciałyby z Polską współpracować. Po prostu zostaniemy izolowani i osamotnieni definitywnie i bez reszty. Mm-hmm. Panie premierze, jeszcze kwestia dotycząca tego, co dzieje się na polskich ulicach. Czy pana zdaniem rację mają ci, którzy mówią, że już w tej chwili mamy do czynienia z policją polityczną? No ale oczywiście, przecież jeszcze niedawno taktyka policji była inna. No, powiedzmy, że nieco bardziej łagodna. Teraz to zaostrzenie kursu wynika z dyspozycji politycznej zapewne wicepremiera od spraw bezpieczeństwa, czyli Jarosława Kaczyńskiego. I jak powiadam, no kiedyś takimi teleskopowymi pałkami używanymi przez funkcjonariuszy w cywilu, no to byli traktowani bandziory, na tak zwane maziole czy kibole, a teraz używa się tych instrumentów przeciwko bezbronnym kobietom, dziewczętom. Prowadzona jest akcja spisywania ich personaliów i to wszystko po to, żeby ich wystraszyć i zniechęcić, żeby oni po prostu bali się uczestniczyć w tego rodzaju manifestacjach. To jest po prostu obrazki, to są obrazki, które oglądamy z Mińska. I Jarosław Kaczyński postępuje dokładnie tak, jak prezydent Łukaszenko. To są te wzory. I jest pytanie, czy my Polacy się tego wszystkiego przestraszymy, ale jestem przekonany, że nie. Że niezależnie jeszcze, co ta policja polityczna PiS-u zrobi, to nikt się tego nie przestraszy. Poza tym ci wszyscy, którzy podejmują te decyzje, powinni się zastanowić, dlatego że rządy PiS-u nie będą trwały wiecznie. Przyjdzie kiedyś taki moment, że ukształtuje się inna większość parlamentarna, i wtedy zacznie się dochodzenie odpowiedzialności. Panie premierze, a nie ma pan wrażenia, że Jarosław Kaczyński w tej chwili jest już na takim etapie mentalnie, emocjonalnym, że naprawdę odnosi się wrażenie, że on raz zdobytej władzy nie odda i użyje wszelkich środków, żeby jej nie oddać? No tak, ale wie pani, Trump też pewnie tak myślał i jeszcze dzisiaj robi wszystko, żeby władzy nie oddać, ale procesy pewne są nieuchronne. Natomiast Kaczyński, no widzieliśmy jego ostatni występ, śmieszny, ale i groźny mitoman, miotający groźby pod adresem sejmowej opozycji. On pewnie uważa, że on będzie pełnił, będzie u władzy do końca swojego życia. No ale ci młodsi jego koledzy nie mają takiej gwarancji. Oni przede wszystkim powinni pomyśleć, co będzie z nimi za 5 czy za 10 lat. Mhm. Warto się zastanowić, dlatego że nadejdzie, jeszcze raz powtarzam, nadejdzie taki moment, że oni stracą władzę i staną przed sądami, staną przed Trybunałem Stanu i będą musieli ponieść konsekwencje tego wszystkiego, co robią. Więc po prostu nie warto. Po prostu nie warto.
Panie premierze, jeszcze na koniec chciałabym pana poprosić o komentarz dotyczący polityki polskiego rządu w sprawie walki z epidemią z koronawirusa. Sytuacja jest w Polsce bardzo trudna. Mamy największy w Europie wzrost liczby zgonów, zakażenia też w czołówce i światowej, i europejskiej. Dzisiaj w wywiadzie dla Super Expressu minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że przed świętami absolutnie nie będzie żadnego luzowania obostrzeń. Dziś mamy informację, że premier organizuje konferencję prasową, żeby informować o luzowaniu obostrzeń właśnie. Co się dzieje, jeśli chodzi o taką komunikację wewnątrz rządu i dlaczego rząd nie uczy się na błędach? No dobre pytanie. Mógłbym jeszcze powiedzieć, dlaczego rząd nie wykorzystał kilku miesięcy między pierwszą falą a drugą falą pandemii. No to wiemy, to możemy tłumaczyć polityką. Ale teraz? Polityka, tam, gdzie polityka wchodzi, czy na salę sądową, czy na salę szpitalną, no to w jednym przypadku sprawiedliwość, a w drugim przypadku zdrowie wychodzi tylnymi drzwiami. I mamy do czynienia z niewątpliwym chaosem i załamaniem się ochrony zdrowia. Niech pani popatrzy, że mamy jedną z największych liczbę zgonów, a to wynika z tego, że wszystkie szpitale starają się uporać z chorymi na COVID-19, a dla innych chorych już nie ma miejsca, więc ci umierają po prostu dlatego, że nie mają dostatecznej pomocy. Kończą się miejsca w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w szpitalach jednoimiennych, kończą się gniazda do tlenu, nie ma tego tlenu, nie ma leków, brakuje ludzi do pracy. Jeszcze niedawno posłanka z PiS-u wykrzykiwała do lekarzy, że mogą sobie jechać. Teraz jest oczekiwanie. Teraz jest pretensja, że nie chcą wracać. Tak, to prawda. Oj, chyba zawiesił nam się pan premier Leszek Miller, niestety. No ale i tak już mieliśmy kończyć rozmowę, bo czas nas goni. Pan profesor Jerzy Stępień zaraz będzie państwa gościem. Także Michał do naszego wydawcy się zwraca. O, jest pan premier? Panie premierze? Nie słyszę pana niestety. O, jest pan. Dobrze, dobrze, bo na chwilkę straciliśmy łączność. Na chwilę straciliśmy łączność, ale już pan wrócił. Mówię, że jest ustawa tak zwana covidowa, która daje specjalny dodatek lekarzom. Ona została, ona przeszła przez parlament, została podpisana przez prezydenta. Ale nie opublikowana. I nagle się okazało, no właśnie okazało się nagle, że pan prezes ministrów sobie nie życzy, żeby została opublikowana. Więc wie pani, to jest kolejny przykład właśnie braku praworządności i takiego prawnego skandalu, no bo pan premier uważa, że on jest czynnikiem ustawodawczym. Że on będzie decydował, co wchodzi w życie, a co nie wchodzi w życie, a nie Sejm, ani Senat. No to są rzeczy niesłychane. To są rzeczy, które się nie spotyka w systemach parlamentarnych i właśnie dlatego, między innymi dlatego, ale także z innych powodów, także z powodów takich, żeby władza nie eliminowała nieposłusznych sędziów, przykład sędzi Tuleje mam oczywiście na myśli. Otóż dlatego ten mechanizm oceny praworządności i stosowania praworządności jest tak bardzo potrzebny. To jest ostatnia, że tak powiem, barykada, przed którą może się zatrzymać pójście Polski w kierunku dyktatury. Panie premierze, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Były premier Leszek Miller, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zgodnie z życzeniem. Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia życzymy i do zobaczenia następnym razem. Leszek Miller w Ekspresie. Dziękuję Biedrzycki. Pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. Unia Europejska to wartości, a nie rozporządzenia obchodzące traktaty. Unia, gdzie jest europejska oligarchia karząca słabszych, to nie jest Unia, do której wchodziliśmy. Na to nie ma zgody. Praworządność i łamanie praworządności stało się pałką propagandową. Odrzucamy takie podejście, powiedział ostatnio w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, podkreślając, że tutaj cytat, Polska dobrze zna takie pałki propagandowe z czasów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Viktor Orban także ramię w ramię, na razie przynajmniej, idzie z rządem
premierem Mateusza Morawieckiego. Węgry także zapowiadają weto wobec budżetu Unii Europejskiej. Przypomnę Państwu, że wczoraj odbyło się takie wirtualne spotkanie internetowe szefów państw wspólnoty właśnie. Trwało ono jedyne 17 minut, co chyba wskazuje na to, co zresztą potwierdził były premier Leszek Miller przed chwilą, że chyba na razie nie bardzo o czym ma reszta Unii Europejskiej rozmawiać z Polską i Węgrami. Do 31 grudnia, przypomnę Państwu, kraje Unii Europejskiej muszą wypracować porozumienie. Jeżeli nowy budżet ma funkcjonować, kluczowy dzień jeden już minął. To był 19 listopada, czyli wczoraj. Wtedy odbyła się ta konferencja, telekonferencja przywódców i szefów rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. No i kolejne dni, które dają jakąkolwiek szansę na powodzenie tego planu, żebyśmy dostali kilkaset miliardów złotych na inwestycje w Polsce. To jest 10-11 grudnia. Wtedy spotkają się liderzy krajów Unii Europejskiej w ramach Rady Europejskiej właśnie do końca tego roku. Ostateczna decyzja musi zapaść, ale ci, którzy znają od wewnątrz bardzo dobrze Unię Europejską, twierdzą, że nawet jeżeli Polska i Węgry zawetują ten budżet, to my pieniędzy nie dostaniemy, ale pozostałe państwa jakoś sobie poradzą na podstawie umów międzyrządowych pomiędzy poszczególnymi państwami i tak naprawdę dopiero wtedy Polska i Węgry mogą być stratne. Są też tacy, którzy twierdzą, że Viktor Orban już nieraz tak robił zresztą. Najpierw buntował się razem z Polską przeciw reszcie krajów Unii Europejskiej. Później ostatecznie Polska zostawiał na lodzie i szedł ramię w ramię z pozostałymi krajami wspólnoty właśnie. Oczywiście przez wszystkie przypadki teraz odmienia się słowo praworządność. Według Prawa i Sprawiedliwości nie ma czegoś takiego. Doskonale Państwo wiedzą, że w retoryce partii rządzącej jest tak zwana praworządność i przekonywanie polskiego społeczeństwa, że Unia Europejska absolutnie nie ma prawa do tego, żeby kontrolować to, co się w Polsce dzieje, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Czy aby na pewno? Już za sekundę, dosłownie. Profesor Jerzy Stępień będzie z Państwem. Mam nadzieję, że już mamy połączenie, że się słyszymy. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Jerzy Stępień. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry pani. Panie profesorze, to tak od ogółu do szczegółu. Czym jest praworządność i czy funkcjonuje coś takiego jak tak zwana praworządność? Nie ma czegoś takiego jak tak zwana praworządność, to znaczy czasami udaje się, że państwo jest praworządne. Mówi się o tym na przykład w krajach Związku Radzieckiego i szeroko rozumianego obozu socjalistycznego. Szermowano praworządnością bez przerwy, ale w gruncie rzeczy nikt się nią nie przejmował. Natomiast w krajach cywilizowanych, w krajach demokratycznych, o utrwalonym, że tak powiem, statusie, praworządność jest czymś absolutnie podstawowym. Ona oznacza to, że wszyscy muszą się podporządkowywać prawu, przy czym to prawo jest stanowione w odpowiedni sposób, w odpowiednich procedurach. Dba się o to, żeby było zgodne z konstytucją. No, wszystkie kraje europejskie konstytucje mają. Nawet te kraje socjalistyczne dawne też ją miały, tylko oczywiście nikt się tym nie przejmował. Musi być niezależny organ, który musi badać, czy pomiędzy ustawodawstwem zwykłym a konstytucją nie ma przypadkiem sprzeczności. Dlatego powołany został Trybunał Konstytucyjny, wzorem zresztą krajów zachodniej Europy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednym słowem, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Organy władzy publicznej mogą robić tylko to, co jest przewidziane w prawie. To jest zupełnie inna zasada, która odnosi się do tak zwanych zwykłych ludzi. Mianowicie my jako obywatele, jako zwykli ludzie, nie możemy czynić czegoś, co jest zakazane. Wszystko inne jest dozwolone. Natomiast jeśli chodzi o władzę państwową, organy administracji publicznej, one mogą robić tylko to, co jest wyraźnie przewidziane w przepisach prawa. Nie da się jednym słowem tego pojęcia praworządność określić jakimś jednym krótkim zdaniem. Ono ma wiele elementów, no ale starałem się te elementy tutaj podkreślić. Panie profesorze, czyli jednym słowem. Tak, proszę postawić kropkę, kontynuować. Czyli tak, wszyscy podporządkowują się prawu. Prawo jest zgodne z konstytucją, jest rzetelnie przygotowywane i głosowane w parlamencie, prawda? No i to są, i wtedy wszyscy temu prawu jesteśmy podporządkowani.
Panie profesorze, to teraz robimy krok dalej i zastanawiamy się nad tym, co zrobić w sytuacji, kiedy u władzy jest Zjednoczona Prawica, która mówi tak, my działamy zgodnie z prawem, my działamy zgodnie z konstytucją, nie można się nas czepiać za sposób powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego czy zmiany w Sądzie Najwyższym, bo dokładnie takie same zmiany także zapadają w krajach Unii Europejskiej, także są sędziowie wybierani przez polityków, tutaj padają przykłady, gdzie wybierają parlamenty i że tak naprawdę to sytuacja u nas niczym szczególnym się nie różni i że nie ma przepisu nigdzie, w żadnym traktacie, w żadnej ustawie, który pozwalałby Unii Europejskiej ingerować w sposób stanowienia prawa przez wewnętrzny rząd w Polsce. No i to jest argument, który jest nieustannie używany przez polityków Zjednoczonej Prawicy i bardzo mocno w tej chwili podkreślany jako najważniejszy element naszej suwerenności. Jest taka retoryka, pan zresztą doskonale to wie, że Unia zabiera nam w ten sposób najważniejsze, co jest dla Polaków od wieków, czyli suwerenność. No nie, po pierwsze zatrzymajmy się na chwileczkę przy Trybunale Konstytucyjnym. Nie było takiego przypadku, żeby sędziowie, którzy rzeczywiście wybierani są w różny sposób w różnych krajach, mogli być niedopuszczeni do orzekania już po wyborze, tak jak to się stało w Polsce. Takiego przypadku historia Europy nie zna. Mogą być różnego rodzaju tarcia na tym tle, ale żeby wybranych sędziów nie dopuścić do orzekania, no to takiego przypadku nie było i to w gruncie rzeczy spowodowało, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce przestał być organem, który jest sądem konstytucyjnym z prawdziwego zdarzenia. Inna sprawa, niepublikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. No, jest nie do pomyślenia, żeby wyroki były niewykonywane, prawda? Tutaj władza w Polsce sama sobie uzurpowała takie uprawnienie oceniania, czy wyrok sądu jest dobry, czy zły. Ostatnio nawet mamy do czynienia z nieopublikowaniem nie tylko już wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet ustaw, które są uchwalone przez parlament. Więc i podpisane przez prezydenta, dodajmy. Tak, i podpisane przez prezydenta, więc mamy taką sytuację, no gdzie indziej niespotykaną, żeby ustawa uchwalona przez parlament i właśnie w odpowiedni sposób, że tak powiem, dopuszczona do obrotu prawnego, nie została wpisana do spisu aktów normatywnych i w ten sposób wyłączona z możliwości stosowania. Panie profesorze, przepraszam, wejdę tutaj w słowo a propos tej publikacji wyroków Trybunału i ustaw. Może to jest kwestia niedoprecyzowania polskich przepisów, no bo rzeczywiście mamy takie sformułowanie, że czy wyrok, czy ustawę trzeba opublikować ojej, uciekło mi słowo. Niezwłocznie. Niezwłocznie, dziękuję bardzo. Właśnie o to mi chodzi. No i teraz jest szerokie pole do interpretacji, co to znaczy niezwłocznie. Może trzeba było napisać na przykład przez 30 dni od zapadnięcia wyroku albo uchwalenia ustawy czy podpisania jej przez prezydenta. Więc właśnie w tradycji stanowienia prawa w Polsce utarło się od wieków tego rodzaju rozróżnienie na pewne rzeczy, które odbywają się w terminach, na przykład możliwość zaskarżenia wyroku, prawda, w określonym terminie, ale używa się też bardzo często w różnych aktach prawnych pojęcia niezwłocznie. I to student pierwszego roku już wie, że niezwłocznie to znaczy, to jest konieczne do zrobienia bez zbędnej zwłoki, niezwłocznie, nie ma zwłoki, prawda? Wyrok Trybunału został wydany, na drugi dzień powinien być opublikowany w Dzienniku Ustaw, a tym razem tak się nie stało. W 2015 roku, jak wiadomo, wiele orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie zostało opublikowanych. Być może w przyszłości, nauczeni tym doświadczeniem, będziemy musieli wpisać taki przepis do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, bo że nawet trzeba będzie to zrobić na poziomie konstytucyjnym, skoro to, co było dotąd przez wszystkich, że tak powiem, traktowane jednoznacznie, tak, przestało być jednoznacznie traktowane. Tylko to jest właśnie później następstwem tego wszystkiego, jest rozrastanie się przepisów prawnych, norm prawnych, także już nikt się nie jest w stanie w tym systemie rozeznać. No tak, to jest rzeczywiście poważny problem, ale jeżeli ktoś nie umie czytać między wierszami, to może po prostu expressis verbis trzeba mu to napisać. Taka prawda, panie profesorze. Dobrze, to teraz proszę sobie wyobrazić, że ja jestem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości i mówię do pana tak. Nie ma podstawy prawnej, nie ma takiego zapisu, który pozwala Unii Europejskiej kontrolować w Polsce praworządność. Co pan mi odpowiada?
No muszę powiedzieć, że są traktaty międzynarodowe, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A ja panu odpowiadam, że polska konstytucja jest, przepraszam, że wchodzę w słowo, powyżej i tych traktatów, i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo tak a ja mówi powiem, PiS. Że nasza konstytucja była tak pisana, żeby spełniała wszystkie standardy cywilizowanego europejskiego państwa. I prawo europejskie to jest nic innego, tylko podsumowanie wielowiekowej tradycji budowania pewnych zasad, dzięki którym społeczeństwo może w ogóle funkcjonować. Nie ma żadnej sprzeczności między polską konstytucją a traktatami europejskimi. Notabene ta kwestia była badana przez Trybunał Konstytucyjny Polski na początku wieku, bodaj 2001 czy 2002 roku. Mhm. Nie, co ja mówię, gdzieś w okolicach, już po wejściu do Unii, prawda, ta kwestia była badana i Trybunał orzekł, że nie ma żadnej sprzeczności między polską konstytucją a traktatami europejskimi. Wszystko tutaj się zgadza. Mhm. Panie... To jest tak po prostu pusta retoryka. Czy sądzi pan, że Polska znajdzie się ostatecznie, nie mówię, że to będzie perspektywa miesięcy, ale w perspektywie lat poza strukturami Unii Europejskiej, bo właśnie okazało się, o czym rozmawiałam z Leszkiem Millerem, że nie potrzeba wcale referendum, żeby wyprowadzić Polskę z Unii. No więc właśnie ja coraz częściej też tak zaczynam myśleć, że takimi małymi krokami i coraz większymi w pewnym momencie przychodzi ten moment, kiedy władze orzekną, że nasza obecność w Unii nie jest już potrzebna. Będą jakieś protesty, no protesty można oczywiście złamać. Co więcej, rządzący myślę, przynajmniej część rządzących uważa, że nasza pozycja międzynarodowa nie ulegnie osłabieniu, jeśli nawet znajdziemy się poza Unią, bo przecież za nami stoją wielkie Stany Zjednoczone, na które możemy liczyć i które nie pozwolą na to, żeby odbudował się dawny Związek Radziecki, prawda? I to jest bardzo jest to niebezpieczne. Ale prawdę mówiąc, dochodzę do wniosku, że pewna część elit rządzących zmierza bardzo wyraźnie w tym kierunku, żeby z Unii wyjść, no bo perspektywa, tak prawdę mówiąc, perspektywa dla ludzi władzy w przypadku przegrania wyborów jest w gruncie rzeczy, nie chcę powiedzieć straszna, ale co najmniej bardzo nieprzyjemna, bo się rozpocznie rozliczanie tego, co robiliśmy wcześniej, będą na pewno jakieś procesy i tak dalej, i tak dalej. I oni mają takie wrażenie, że nie mogą się już cofnąć. Zresztą pan Kaczyński wielokrotnie podkreślał, i to jeszcze w 2016 roku, taką pamiętam jego wypowiedź, kiedy powiedział, że my nie możemy się już cofnąć. Kto się nie może cofnąć? Kto jest na równi pochyłej? Oni są, zdaje się, mają takie przeświadczenie, że znaleźli się na równi pochyłej i w gruncie rzeczy jest jeden kierunek tylko, do przodu, ucieczka do przodu. No oczywiście gdzieś to się kończy, jakąś przepaścią, kończy się jakąś ścianą i na taką ścianę rządzący trafią. To jest tylko kwestia czasu, no i przede wszystkim strat społecznych, które z tego będą wynikały. Panie profesorze, czy zgadza się pan z opinią, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki to są politycy, którzy dokonali już takich decyzji, podjęli już takie decyzje, które kwalifikują się do postawienia ich przed Trybunałem Stanu? Mam na myśli chociażby właśnie Mateusza Morawieckiego, który nie publikuje przegłosowanych i podpisanych przez prezydenta ustaw w Dzienniku Ustaw. Delikt konstytucyjny, to są takie dwa słowa, które tutaj się pojawiają. Czy pana zdaniem to jest zbyt daleko idąca interpretacja tej sytuacji, czy faktycznie to już jest zbiór takich zachowań, które rzeczywiście pozwalają na postawienie polityka przed Trybunałem Konstytucyjnym? Przed Trybunałem Stanu, przepraszam bardzo. Opublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest właśnie takim przestępstwem konstytucyjnym, po którym należałoby się spodziewać odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, ale także zwykłej odpowiedzialności urzędniczej. I za to kiedyś urzędnicy też poniosą odpowiedzialność, bo oni swoimi podpisami no, świadczą, prawda, o podejmowaniu takich czy innych decyzji. Także będą odpowiadali tutaj. Tak samo pan Kaczyński, on jak wiadomo zachęcał, a wręcz groził pani Szydło swego czasu konsekwencjami za opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem podżegał do popełnienia przestępstwa urzędniczego i mam nadzieję, że znajdzie się w wolnej, demokratycznej Rzeczpospolitej prokurator, który postawi mu taki zarzut i nie znajdzie się jego nadzorca,
który tego rodzaju działanie prokuratorskie uchyli. Zdecydowanie młodszy pana kolega, mecenas Michał Wawrykiewicz, pewnie pan wie doskonale, o kim mówię, stwierdził ostatnio podczas naszej rozmowy, że dekadę co najmniej będzie trwało takie odbudowywanie państwa prawa, jeżeli w ogóle będzie na to szansa jeszcze. Pana zdaniem faktycznie Zbigniew Ziobro narobił tak potężnych szkód, że to będzie trwało dekadę albo i dłużej? Jeśli chodzi o zmiany legislacyjne, to wydaje mi się, że można to zrobić w krótszym czasie. Na początku transformacji w 1989 roku byłem senatorem i robiliśmy mnóstwo reform i właściwie w ciągu 2 lat udało się uporządkować państwo, prowadzić tak wielkie reformy jak reforma Balcerowicza, reforma samorządu terytorialnego, zmiana struktury policji i tak dalej, i tak dalej. Nawet ustawa o służbie cywilnej w pewnym momencie się pojawiła. Także to nie jest trudne. Legislacja jest rzeczą jeszcze stosunkowo najprostszą. Najgorszą rzeczą są pewne zmiany świadomościowe, które zaszły w naszym społeczeństwie, które było dotąd jakoś przekonane, że nie jesteśmy państwem praworządnym tylko dlatego, że jest Związek Radziecki, ale teraz jak już jesteśmy wolnym krajem, to właśnie wszystko będzie już normalnie. Otóż to przekonanie zostało przez rządzących w ciągu tych ostatnich kilku lat mocno nadwyrężone i właśnie odbudowa świadomości społecznej, wiara w skuteczność prawa, prawo, wiara w to, że sędziowie są nieprzekupni, że sądząc zgodnie z prawem dążą do sprawiedliwości. Te rzeczy zostały mocno nadwyrężone i właśnie z tym będą największe problemy, moim zdaniem. No jeszcze właśnie a propos sędziów, jeszcze chciałam na koniec poprosić pana o komentarz do tego, co wydarzyło się przez ostatnie 2 dni, czyli Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, zamrożona, przypomnę naszym widzom, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podjęła jednak decyzję o uchyleniu immunitetu sędziowi Igorowi Tulei. On wczoraj pojawił się w pracy, mimo wszystko, w Sądzie Okręgowym, ale okazało się, że z wokandy prezes sądu, mianowany przez Zbigniewa Ziobrę, zdjął wszystkie sprawy prowadzone przez Igora Tuleję. Przed Sądem Okręgowym w Alei Solidarności protestowało, manifestowało kilkanaście osób skutecznie spacyfikowanych przez funkcjonariuszy policji. Pana zdaniem, jak się zakończy historia Igora Tulei? Bo on jest takim symbolem chyba walki Prawa i Sprawiedliwości z tą władzą skorumpowaną, post-PRL-owską, sędziowską, no bo taka retoryka jest stosowana przez Zbigniewa Ziobrę. Igor Tuleja jest symbolem. No i teraz on sam mówi, ja jestem gotowy na to, że zostanę zatrzymany, po prostu. Tak, więc chciałbym się tutaj odwołać do naszego przykładu historycznego, jakim było wyrzucenie z sądownictwa pana profesora Strzembosza. Chociaż to nie była aż tak głośna postać wtedy w 81 roku, 82, jak Igor Tuleja w tej chwili. Mało kto wtedy w Europie w ogóle się orientował, kto to jest Tomasz Strzembosz. A po latach okazało się, że stał się symbolem. Mówimy o nim pierwszy sędzia Rzeczpospolitej, jest to, powiedziałbym, tytuł absolutnie uzasadniony. On stał się liderem przemian w sądownictwie po 89 roku. Natomiast Igor Tuleja stał się symbolem powszechnie znanym, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, także i w Stanach Zjednoczonych. I moim zdaniem, kiedy ta władza upadnie, on będzie właśnie liderem pozytywnych przemian, jeśli chodzi o sądownictwo. Ale jak już mówimy na ten temat, to chciałbym zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w Polsce zdarzyło się coś takiego, że stawia się sędziego pod zarzutem przeprowadzenia pewnej czynności sądowej, czyli za czyn, który jest związany z jego działalnością jako sędzią, nie jako osobą prywatną, prawda? Bo tak, nie kradł, nie korumpował i tak dalej, tak, tylko tak, za, tak, za tak. Podjęcie wyroku. Natomiast tutaj chodziło o to, że on, prowadząc postępowanie, pewne czynności, prawda, przeprowadził i za przeprowadzenie tych czynności jako sędzia, jako sąd, jest teraz stawiany przed prokuraturą, prawda, i stawia mu się zarzuty popełnienia przestępstwa, jakiegoś przestępstwa urzędniczego. Czegoś takiego nie było nigdy. Ani w dawnej Rzeczpospolitej, ani w drugiej Rzeczpospolitej, ani nawet w PRL-u. To, co właśnie oni wymyślili. Jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Jeden z polityków, prominentnych polityków PiS-u ostatnio powiedział, że my musimy rządzić jeszcze kilka kadencji, żeby można przeprowadzić było do końca
reformy wymiaru sprawiedliwości. Otóż już w tym, tylko odnosząc się do treści tego zdania, można powiedzieć, że jest to wierutne kłamstwo i nie chodzi tutaj o żadne reformy, tylko chodzi o to, żeby usunąć w długim procesie, że tak powiem, proceduralnym wszystkich dotychczasowych sędziów i obsadzić wszystkie stanowiska sędziowskie swoimi sędziami, bo dotąd udało im się swoimi ludźmi obsadzić około 600 etatów sędziowskich. W sumie mamy ich około 10 tysięcy, prawda? Po to, żeby można zrobić było reformy legislacyjne w formie zmian kodeksów, ustawy o ustroju sądów powszechnych. Moim zdaniem wystarczy pół roku. Żeby dokonać reformy wymiaru sprawiedliwości, wystarczy pół roku. Jeśli ktoś mówi, że reforma ma trwać kilka kadencji, to w gruncie rzeczy ujawnia swoją głęboką myśl. Nam nie chodzi o żadne reformy strukturalne, chodzi nam o wymianę wszystkich ludzi. Bo w ciągu pół roku rzeczywiście wszystkich sędziów wymienić nie można. Trzeba co najmniej kilkunastu lat, żeby, że tak powiem, wyrzucić wszystkich orzekających sędziów i wprowadzić swoich, prawda? Więc w gruncie rzeczy chodzi im tylko i wyłącznie o wprowadzenie ludzi na wszystkie możliwe stanowiska, nie tylko w sądownictwie. Panie profesorze, już tak na koniec, jest ktoś lub coś, co pana zdaniem może tę sytuację powstrzymać? Czy już taka nadzieja zupełnie w panu umarła? Moim zdaniem jedna z przyczyn, tak by utrata wiary otoczenia pana Kaczyńskiego, że on jest nadal takim liderem, który może zapewnić całemu temu obozowi sukces. Ta wiara, zdaje się, upada. Tylko, że no jak to zwykle bywa, że w jego najbliższym otoczeniu są właśnie pochlebcy, którzy czyhają na jego upadek po to, żeby zająć jego miejsce, bo oni wiedzą już, że to miejsce musi się opróżni w pewnym momencie z różnych powodów i ktoś będzie stał na czele tego nowego układu. I tam wrze w tej chwili walka o to, kto będzie następcą Kaczyńskiego. Więc albo ten system się jakoś wewnętrznie rozkruszy, to jest oczywiście możliwe, albo po prostu będziemy mieli taką sytuację gospodarczą, która przekona większość społeczeństwa, że dalsze trwanie tych ludzi przy władzy będzie pogarszało ich sytuację materialną, ekonomiczną. Bo tak prawdę mówiąc, 90% ludzi, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale 90% ludzi zawsze, i to na całym świecie, ocenia władzę przez pryzmat własnej osobistej sytuacji. Jeśli moja sytuacja jest oceniana dobrze i nawet rokuje pewną poprawą, to ja będę głosował na tę władzę, ponieważ niezależnie od tego, co ona w ogóle robi, czy ona jest praworządna, czy niepraworządna, czy kłamie, czy nie kłamie, nie jest ważne. Moja sytuacja rokuje dobrze. Natomiast jeśli się u indywidualnych jednostek załamuje ta wiara, że trwanie tej władzy będzie wiązało się, no, że tak powiem, z dobrą sytuacją, to w tym momencie nie ma przeproś, następuje zmiana. Nie ma żadnych sentymentów. W polityce nie ma żadnych sentymentów, a w szczególności na linii społeczeństwo-władza tych sentymentów nie ma. I tutaj liczy się przede wszystkim właśnie ta osobista sytuacja. Więc jeśli ludzie poczują, że ich osobista sytuacja jest gorsza na skutek na przykład inflacji, zwiększenia się bezrobocia, to wtedy może nastąpić jakaś zmiana. Inne, że tak powiem, i oczywiście ten wewnętrzny rozkład obozu rządzącego. W inne rzeczy, które by stymulowały zmianę, jakoś nie bardzo mi się chce wierzyć. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i że zdał pan poświęcić nam tyle czasu. Wszystkiego dobrego i bardzo dużo zdrowia panu życzę bardzo w tych niełatwych proszę, zawsze czasach. Jestem wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Na razie się trzymam. Bardzo dobrze i proszę się trzymać dalej, niech to się nie zmienia. Jerzy Stępień, bardzo dziękujemy. Trzymam się, ale już się nie puszczam. Pozdrowienia panie profesorze, wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo.
No rzadko kiedy zapominam języka w buzi, ale muszę przyznać, że pan profesor Jerzy Stępień naprawdę potrafi zaskoczyć. Pozdrawiamy jeszcze raz pana profesora bardzo, bardzo ciepło. A już za chwilę państwa gościem Maciej Karczyński, były rzecznik z Komendy Stołecznej Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oczywiście będziemy rozmawiali o interwencjach policji, które mamy okazję obserwować już przez wiele, wiele tygodni, ale które ostatnio jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności bardzo mocno się zaostrzają. Przypomnę, demonstracje ostatnio w środę, między innymi gaz, pałki teleskopowe. Nawet politycy partii rządzącej mówią negatywnie o niektórych działaniach policji. Przedstawiciele chociażby ugrupowania Jarosława Gowina Porozumienie domagają się wyjaśnień od policji i mówią, że zachowanie funkcjonariuszy to jest po prostu skandal. Przypomnijmy sobie, co działo się na warszawskich ulicach, a już za chwilę rozmowa z Maciejem Karczyńskim. Już, o, o. Państwa gościem już w tej chwili Maciej Karczyński, były rzecznik Stołecznej Komendy Policji w Warszawie i były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wstydzi się pan trochę za kolegów, kiedy patrzy, jak pałką teleskopową przez plecy dają 45-kilogramowym dziewczynom? No na pewno to nie wygląda dobrze, kiedy jest bita kobieta i jestem przeciwnikiem tego. Zresztą ta dyskusja tu jest szeroko omawiana w środowisku policyjnym, emerytów, jak i samych antyterrorystów, gdzie również na jednym z forów jestem uczestnikiem i właśnie dyskutowaliśmy od rana dzisiaj na ten temat. Natomiast sprawa na pewno wymaga szerszego spojrzenia i to, co pani powiedziała, no to ja się zapytam, czy pani się nie wstydzi za media, że tak tylko od tej strony pokazują działania policji. Pokazują wszystko, pokazują absolutnie wszystko. Doskonale pokazywały na przykład największy marsz w historii Warszawy i wszyscy przedstawiciele mediów mówili, że policja zachowuje się bardzo w porządku i że dochodziło do jednej czy dwóch interwencji i jakoś to wszystko działało. Teraz nagle dziwnym zbiegiem okoliczności policja bardzo mocno zaostrza swoje działania i chyba nie jest pan na tyle naiwny, żeby uważać, że jest to przypadek. Pani redaktor, jeżeli będziemy się atakować, to tej merytoryki zabraknie tak jak do tej pory. Ale ja nie atakuję. Przecież ja tylko pana komplementuję, że przecież nie jest pan naiwny. W związku z tym doskonale pan sobie musi zdawać sprawę, że to zaostrzenie ewidentne działań funkcjonariuszy policji nie może być przypadkowe. Jest pani szkoloną osobą i zaprzeczenie zwrotne używania słowa nie jest zaprzeczeniem. Więc szkolenia to są ja tak policji, mogę, panie Macieju. Ja nie jestem szkolona, jestem uczona. No na całe szczęście, na całe szczęście. Natomiast wracając do rozmowy, oczywiście patrząc przez pryzmat działań ostatnich kilku wydarzeń, bo mówimy tutaj o strajku kobiet, potem mówimy o marszu 11 listopada i ostatnich wydarzeniach również marsz kobiet, budzą one bardzo duże emocje i na pewno tutaj należy podejść do tego kompleksowo. Zawsze było tak, że w tych działaniach, czy za poprzedniej władzy, czy za obecnej, czy za tej, która będzie, taką solą wokół będzie policja, ponieważ ona będzie stać na straży bezpieczeństwa. Natomiast działania, które są podejmowane, no na pewno w tej chwili budzą wątpliwości i na pewno zbyt dobrze nie wygląda policjant po cywilnemu z metalową pałką, tak zwanym batonem, ale też jest pokazywany jeden obrazek, gdzie policjant już uderza i tak naprawdę z tego co wiem, to uderza w plecach, nie w człowieka bezpośrednio. Natomiast wcześniej ta pałka miała być wyrywana temu policjantowi i był atak od tyłu tego mężczyzny. Największym problemem w tym wszystkim, szkoda, że ten mężczyzna nie został zatrzymany. Natomiast faktycznie budzi moje wątpliwości, nie tylko moje, bo moich kolegów również, czy kompania antyterrorystyczna, tak powiedzmy, czyli dzisiaj kontrantyterrorystyczny pododdział, powinien być akurat w tym miejscu, między kobietami, aczkolwiek proszę pamiętać, że wśród tych osób to właśnie byli również prowokatorzy i mogli być. I działania jakby są zawsze takie same od wielu lat.
to nie zmienia się. Natomiast ja, będąc w kompanii antyterrorystycznej, mogę to powiedzieć z pełną świadomością, odpowiedzialnością, nigdy nie godziliśmy się na to, żebyśmy byli wykorzystywani do działań na ulicy, bo my jesteśmy szkoleni całkiem inaczej, byliśmy, czy chłopacy dzisiaj, do innych sytuacji, inaczej reagujemy i mamy nawet prawo czasem być brutalni, bo spotykamy się z brutalnością z drugiej strony. Kiedy idziemy wśród ludzi, którzy demonstrują swoje jakieś zachowania i gdzie są emocje, to również możemy popełnić błędy. I ja nie mówię, że wszystkie działania policji były dobre, ale chcę chłopaków z AT, dzisiaj z kontrantyterrorystycznego oddziału, bronić z jednego powodu. Bo wytłumaczę taką jedną rzecz. To było zawsze dyskusją. Bo dlaczego są wykorzystywani ci policjanci? Ponieważ pododdział zwarty, umundurowany, ma zapewnić bezpieczeństwo, tworząc kordon. Ten kordon nie może być przerwany i nie dochodzi do zatrzymań. Właśnie w tym przypadku wykorzystywane są osoby po cywilnemu, gdzie no z uwagi na to, że policja też ma jakieś określone siły i środki i braki, zawsze byli ci najsprawniejsi, chętnie wykorzystywani, my pod oddział antyterrorystyczny. Ja też pamiętam takie sytuacje, kiedy szliśmy na zadymy, czy nawet na zabezpieczenia, gdzie po cywilnemu wykonywaliśmy... No właśnie, panie Macieju, ale prawda jest taka, proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, ale tego typu formacje były wykorzystywane raczej w zupełnie innych sytuacjach, czyli przy jakichś absolutnych rozrubach kibolskich i tego typu sytuacjach, a niepokojowym, spokojnym manifestowaniu swoich poglądów przez kobiety, dziewczyny i solidarnych z nimi mężczyzn. No przyzna pan, że to nie są takie same sytuacje i trudno porównać strajk kobiet do tego, co dzieje się na ustawkach kibolskich chociażby. No i teraz też pojawia się pytanie, czy rzeczywiście policja w tej chwili nie ma potężnego problemu z tym, że jest sterowana politycznie po prostu, bo szczerze, kiedy ja na przykład patrzyłam na to, co działo się 11 listopada podczas Marszu Niepodległości, to ja miałam wrażenie i nawet współczułam policji poniekąd w pewnych sytuacjach, bo ja miałam wrażenie, że oni dostają sprzeczne sygnały albo sprzeczne rozkazy, albo zmieniające się z minuty na minutę, bo oni raz wychodzili, raz się cofali, raz mieli być spokojni, potem poszła w ruch broń gładkolufowa. To wyglądało tak, jakby ktoś, kto wydaje te rozkazy, po prostu kompletnie nie wiedział, co ma robić. A oberwali no już ci funkcjonariusze, którzy są na ulicy po prostu. Ta narracja jest krzywdząca dla policjantów. Będzie mi ciężko wytłumaczyć w tak krótkim programie, ale kiedyś bym panią zaprosił do działań, do środka od strony policjantów decydujących. Proszę pamiętać też o pewnych zasadach. Tam jest tak naprawdę, ostatnio panuje duży chaos wśród osób, które organizują. Marsz ma być samochodowy, potem jest marsz wielotysięcznego tłumu, ma być marsz pod Sejm, potem przenoszony jest na ulicę miasta. Ja słucham też wypowiedzi drugiej strony. Żeby była jasność, kwestie co do dochodzenia swoich praw uznaję za słuszne. Jest to prawo wszystkich ludzi, prawo kobiet do tego, że mają prawo wyrazić swoje emocje. Ale też, żeby nie było takich sytuacji, które mamy na ulicy. Są osoby, które prowokują albo są zainteresowane, żeby wciągnąć w to policję. Zawsze tak było i przez wiele lat, a rzecznikiem policji stołecznej jestem od 2009 roku, od grudnia do 2012, do końca Mistrzostw Europy w Polsce. Tutaj w Warszawie pełniłem rolę rzecznika stołecznej policji i miałem bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z kolegami, którzy odpowiadali za zabezpieczenia. I proszę sobie wyobrazić, albo też wziąć to pod uwagę, że te osoby, z którymi ja wtedy współpracowałem i zabezpieczały te imprezy, te demonstracje czy zgromadzenia, dzisiaj są na kierowniczych stanowiskach i również dowodzą tymi działaniami. To są bardzo doświadczeni policjanci, natomiast zawsze dochodzi do sytuacji tłumu, jest to psychologia tłumu i my policjanci również podejmujemy stosowne działania takie, żeby zniwelować skutki, ale tak naprawdę nie da się tego do końca zrobić i sami państwo doskonale o tym wiecie. W 2011 roku pani chyba wtedy była, jak dobrze pamiętam, w TVN24 i również spalono wasze wozy. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z wami dziennikarzami, ja osobiście, prosząc, żebyście oddalili się, że jesteście niebezpieczeńcy. Podjęliście takie ryzyko, byliście w środku tych wydarzeń, padliście ofiarą. Więc
też są to zachowania, które wam się wydają nie do, do wydarzenia albo nie, że nie mają prawa mieć miejsce, a jednak tak tłum działa i tak działają prowokatorzy, agresorzy. Bo proszę pamiętać, i na marszu 11 listopada jest więcej osób zdecydowanie, którzy przychodzą wyrazić swoją polskość, swoją dumę. Tak samo podczas strajku kobiet większość tych osób zachowuje się w sposób normalny. Ale mam taką małą uwagę i tu prośbę do pani Marty, organizatorki, żeby nie wykrzykiwała wulgaryzmu w stronę policji, nie prowokowała, nie atakowała, bo takie zdjęcia też się pokazują i też warto je pokazać, ponieważ jest twarzą tej całej kampanii. I dobrze, proszę, ale... mi wierzę, że mam bardzo dużo kotów. Dobrze, tylko Panie Macieju, tylko nie chciałabym, żebyśmy tutaj teraz przechodzili na kwestie dotyczące retoryki, bo to nie o to chodzi, żeby nie wiem co wykrzykiwała to policjant jest od tego, żeby nie dać się prowokować, to jest po pierwsze. A po drugie, jak wyjaśnić sytuacje, do których dochodziło, pan mówi psychologia tłumu, to rzeczywiście tak się odbywa. Natomiast no, wielokrotnie mieliśmy teraz w środę świadkami sytuacji, w których policjanci agresywnie zachowywali się wobec jednej dziewczyny, która stała gdzieś tam sobie z boku, tam nie było psychologii tłumu, tam była agresja ze strony funkcjonariuszy policji. I ja nie wrzucam wszystkich do jednego worka, tylko zastanawiam się nad tym, czy panu naprawdę podobały się te interwencje, które mieliśmy okazję obserwować i od których zalało media społecznościowe, bo ludzie po prostu komórkami na przykład to kręcili, więc tutaj akurat winy na media nie można zwalić, że czymkolwiek manipulują. A ta sytuacja na Placu Powstańców, kiedy najpierw wzywano do tego, żeby tłum się rozszedł, a później szczelnym kordonem policja zamknęła ludzi, którzy na tym placu się znaleźli i nie chciała ich wypuścić. I tylko dzięki temu, że chyba nam się rozłączyło, czuł pan Maciej Karczyński, to jest znak. Jest pan. Tylko dzięki temu, to pewnie też pan widział, że ludzie, którzy w kamienicach na Wareckiej mieszkają, podstawiali drabiny tym, którzy po prostu chcieli z tego klinczu zaserwowanego obywatelom przez policję wyjść. No naprawdę będzie pan bronił takich decyzji i uważa pan, że to jest okej? Okay. Ja wiem, że pan ma takie głębokie poczucie solidarności środowiskowej, ja to rozumiem, ale no to chyba nie jest takie działanie policji, które było adekwatne do tej sytuacji. To znaczy, ja postaram się państwu na spokojnie to wytłumaczyć. Odniosłem się do pani Marty zachowania nie dlatego, żeby wchodzić w retorykę czy na te tematy, ale jednak jest twarzą tej kampanii i jeżeli tak się zachowuje przywódca, to tak idzie później grupa osób stojąca za nim. I to jest też psychologia tłumu. I tylko o to mi chodziło, mówiąc o tamtym wydarzeniu. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o działania policji, to wracając do pani pytania. Działania policji polegają i będą polegać na tym, że w momencie, kiedy jest nielegalne zgromadzenie, bo ono jest nielegalne, aczkolwiek można je określić jako spontaniczne, ale z drugiej strony było zapowiedziane, więc było przygotowywane. I teraz jest kilka aspektów, na które należy zwrócić na spokojnie uwagę i przeważnie na sali sądowej, gdzie już nie ma dziennikarzy, gdzie już emocje opadają, są przedstawiane dowody, tak jak na komisji, która będzie w tej sprawie w Sejmie, padną konkretne przykłady działań policji. Teraz, żeby dobrze zrozumieć działania policji. Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie jest policja i padają w pewnym momencie komunikaty, i pani wie doskonale, bo też pani była wielokrotnie na miejscu i za to szanuję, wiem, że mogę merytorycznie z panią rozmawiać. Policja wzywa do rozejścia się, do opuszczenia posłów, dziennikarzy, kobiet w ciąży, natychmiast, ponieważ będą użyte środki przymusu. Jeżeli jest to robione przez pół godziny i nikt nie opuszcza, to proszę potem się nie dziwić, że jeżeli policja podejmuje działania i zamyka ten kordonem, pierścieniem osoby, żeby je wylegitymować, że nagle one wykorzystują, że chcą opuścić. Bo to jest taka narracja według mnie w tej chwili stosowana, żeby się obronić i zaatakować jeszcze bardziej policję. Jeżeli byśmy tutaj przeanalizowali to czasowo, a warto zapytać kolegów, tak po prostu obiektywnie, dla dobra nas wszystkich, bo nam wszystkim zależy, żeby policja była narzędziem dla bezpieczeństwa. Nie dla polityków, tylko dla nas wszystkich, żebyśmy mieli to poczucie bezpieczeństwa, że nikt nas nie zaatakuje, nikt nas nie okradnie, żeby to zaufanie społeczne, które zostało... No niestety na razie mam wrażenie, że obywatele zupełnie nie mają takiego poczucia. Ja myślę, że w badaniach mają jak najbardziej, aczkolwiek ostatnie wydarzenia faktycznie powodują, że to zaufanie no zawsze w takich przypadkach spada. To jest amplituda. Kiedy widzimy takie obrazki, tak jak pani mówi, że jest stosowana przemoc wobec kobiet, gdzie dziennikarze pokazują to w taki sposób, bo wiadomo, że
bad news is good news, prawda, że ta zła wiadomość bardziej się sprzeda medialnie niż ta dobra. Ja to rozumiem, nie mam pretensji do dziennikarzy, ale też proszę mi dać szansę. To jest kwestia bad news, to jest kwestia pokazywania rzeczywistości, panie Macieju. No proszę nie oczekiwać od mediów, że nie będą pokazywały, jak policjanci pałują kobietę. No to jest nasz obowiązek. Martę, a czy pani pokazywaniu panią Martę, jak pani Marta atakuje i wyzywa policję, używając wulgaryzmu? Tak, pokazywaliśmy. Znaczy my, ja? Tak, my nawet chyba w Super Expressie mieliśmy to, ale widziałam też to w innych mediach, panie Macieju. To było. No wiem, dlatego no właśnie. Też to widziałem, bo nawet to policja opublikowała. No to dlaczego pan mnie pyta, czy pokazywaliśmy? No, bo pani mnie pyta. No myślę, że to jest obustronny dialog osób, które mają... No tak, tylko doskonale oboje wiemy, że wszyscy, że obie strony sporu są pokazywane. Ale tylko właśnie proporcjonalnie pokazali, ile pokazywanych jest obrazków przekraczania uprawnień na tą chwilę przez policjantów, czy tych takich złych, no to jednak w większości jest pokazywana negatywnie policja. I ja chcę tylko powiedzieć jedno, ja się nie zgadzam z tym, co widzę. Nie zgadzam się na brutalność. Nie zgadzam się na to, żeby metalowa pałka była w rękach policjanta tak przeszkolonego, jakim jest antyterrorysta. Natomiast też bronię tych chłopaków, że oni tam nie poszli nikogo bić. Oni tam poszli reagować na incydenty, na zachowania godzące w bezpieczeństwo. I teraz to powinno być wszystko wyjaśnione, wyjaśniane, wyciągnięte z tego wnioski. I tak jak powiedziałem, dzisiaj musimy, i bardzo proszę też zawsze w mediach podczas takich rozmów, o taką refleksję, bo policja będzie, bo musi być. Bez policji niestety nie da się żyć, tak jak bez mediów. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie komunikacji z obywatelami. I tylko takie podejście racjonalne w tej chwili, tak jak pani mówi, zgadzam się, nie podobają mi się pewne zachowania. Nie uważam, żeby pododdział antyterrorystyczny musiał wchodzić do środka, aczkolwiek poznajmy przyczynę i dlaczego tam w środku się znalazł, bo ja i pani o tym w tej chwili nie wiemy. Mhm. Na pewno policja starała się zabezpieczyć w sposób najlepszy, jak umie i też w sposób oczekiwany z kilku stron, bo proszę pamiętać, że podczas marszu 11 listopada były zarzuty, bardzo niedawno zresztą, że policja stosowała inne środki wobec strajku kobiet, a tu stosowała przemoc wobec osób idących w marszu 11 listopada. Więc widzi pani, jest zbitek informacji, zbitek takich ataków. Nawet pan polityk, pan wicemarszałek Sejmu, Czarzasty. A, pogromca panie... polskich policjantów. Tak. Czyli 10-letni pogromca młodego, wykształconego, wyszkolonego policjanta. No panie, no właśnie, dobrze, że pan o tym wspomniał. Naprawdę nie ma pan poczucia żenady, jak pan słyszy swojego następcę, pana Sylwestra Matczaka, czy tam Marczaka? Ja mu współczuję, bo ja wiem, jak ciężki chleb musi w tej chwili jeść. Natomiast też się dziwię panu wicemarszałkowi, który powinien mieć przy sobie legitymację. Jeżeli pani by nie miała przy sobie prawa jazdy, to wina byłaby policjanta, czy pani, że pani go nie ma? Oczywiście, że moja, natomiast nikt nie musi mnie rzucać na maskę samochodu w związku z tym, tylko wlepia mi mandat w wysokości 50 zł. Ja nie wiem, nie widziałem nagrań, żeby pan marszałek, wicemarszałek był rzucany na tym. Widziałem, że policjant upada. Natomiast nie chcę tego odnosić w sposób taki, żeby tej chwili rozstrzygać. Ja chciałbym takie wzbudzić poczucie winy po obu stronach, żeby zarówno policja wyciągnęła z tego wnioski, ale również druga strona. Ale panie Macieju, tak, żeby była jasność. Czy pani akceptuje to, żeby wpuścić osobę do jakiegoś budynku, gdzie jest ochrona nawet u państwa bez zezwolenia i tylko dlatego, że ktoś powie, nie wpuści tego ochrona, bo złamie system bezpieczeństwa i zostanie ta osoba wywalona z pracy. Dobrze, a czy uważa pan, że normalnym jest, że podczas interwencji poselskiej pani poseł, pokazując legitymację, a propos legitymacji, o którą pan tak apeluje, policjantowi dostaje gazem po oczach, akceptuje pan sytuację, że pani posłanka Monika Wielichowska została, jej legitymacja została przez funkcjonariusza policji złamana? No panie Macieju, znaczy tych, bo ja rozumiem, że może się zdarzyć jednostkowa sytuacja, ale tych sytuacji można mnożyć. Bardzo proszę. Znaczy na pewno, jeżeli użycie tego gazu wobec kobiety jest, powiedzmy, użyję tego słowa, haniebne, aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę, że przy tej dawce emocji, pokazywanie jakiegoś dokumentu, policjant myślę, że go nie mógł odczytać albo nie widział. A więc dał gazem po oczach.
Ale to widać przecież, że dał gazem po oczach. No, no widać. Właśnie. Natomiast no. czy to zrobił świadomie, czy zrobił to specjalnie, nie wiem. Jest no tylko człowiekiem, jeżeli... który również jak się dotknie jeżeli ktoś dotknie gorącego żelazka, to automatycznie no, ale... odruch jest bezwarunkowy. Pani Maciej, znaczy, naprawdę jestem zszokowana tym, co pan mówi, szczerze mówiąc. Bez żadnej z mojej strony ataku, to nie o to chodzi, ale to jest policjant wyszkolony i naprawdę pan chce tłumaczyć to, że jego poniosły emocje w związku z tym po prostu sobie puścił gaz, no to dobrze, że nie miał pistoletu w ręku, no bo mogłoby mu puścić emocje, mógłby strzelić jej w łeb. Panie redaktor, ale rozmawiamy o czymś, wróćmy teraz do początku tej rozmowy. Ja tam zwróciłem uwagę, jest pani inteligentną osobą. I na pewno pani może mi przyzna rację. Przecież powiedziałem na początku, że to są funkcjonariusze, którzy są wyszkoleni troszeczkę do innych działań, do innych zachowań. I wie pani, ja będąc antyterrorystą, to musiałem w 2 sekundy przeładować broń i oddać 2 strzały. Taka robota. Ja to miałem to wyćwiczone i miałem to wyćwiczone. Mhm. Zwykły policjant tego nie umie, nawet by nie wyjął kabury. No to nie można im takich narzędzi do rąk dawać. I o to mi chodzi. I on zareagował tak, jak był szkolony, na agresję zareagował obronnym narzędziem, które mu dano do ręki. Oczywiście ja nie popieram tego, pewnie chłopak będzie miał z tego tytułu postępowanie, pewnie poniesie za to konsekwencje, ale pójdźmy jakby troszeczkę dalej i wyciągnijmy z tego wnioski. Zostawmy jakby kwestię do w tej chwili emocji i wszystkiego, co się toczy. Niech każdy się uderzy w piersi, dlatego że w przyszłości za chwileczkę będziemy mieli kolejne demonstracje. Ja jestem przerażony w tej chwili tym, co widzę i boję się, że będzie jeszcze gorzej. Mhm. No dobrze, tylko to jest może kwestia właśnie, wróćmy do początku, bo już zmierzamy do końca, ale może tą klamrą właśnie zamkniemy. Może to jest po prostu kwestia nadzoru policji, organizacji, wydawanych rozkazów, no bo tego chłopaka, który nie umie panować nad emocjami i rzuca gazem w posłankę, no nikt nie wysłał przez przypadek na tę ulicę, prawda? Tak, ale teraz niech mi pani powie taką jedną rzecz. Ja wiem, że chłopaki w tej chwili gdzieś są, ich tożsamość pojawia się w internecie, gdzieś pojawiają się jakieś komunikaty, że podobno za jakieś pieniądze, czy telefony zdobywane, dostają podobno takie telefony. Gdzieś dowódca jest oskarżany, którego ja nie znam osobiście, ale znam jego promotora, człowieka, który w 2015-2016 odszedł z policji, bo musiał i on się wypowiada jak najlepiej o tym chłopaku i nie można mu zarzucić żadnych merytorycznych uchybień, a w tej chwili tworzy się jego obraz, że on jest upolityczniony. Ja powiem pani tak, że większość policjantów, 99% nawet, tak powiem śmiało, policjantów nie jest upolitycznionych. Oczywiście znajdą się zawsze takie jednostki, gdzie możemy zauważyć, że ktoś ulega władzy, ale on szybko jest usuwany z naszego grona. Ale my mówimy zawsze upolityczniony nie politycy. Ze względu na poglądy, panie Macieju, tylko ze względu na to, że no tak to niestety chyba nie do końca fortunnie zostało stworzone, że po prostu policja podlega MSW, MSW podlega premierowi, obecnie wicepremierowi do spraw bezpieczeństwa i my mówimy w tym kontekście o upolitycznieniu, że niestety policja w tej chwili staje się, pewnie tego nie chce, ale instrumentem w rękach władzy, po prostu. Ale zawsze w nich była. Ale pana przecież zdaniem była wykorzystywana na tak mocno? Króla na zamku miał swoich rycerzy, swoją straż i był królem, który miał władzę. No zawsze tak było. Dzisiaj, jeżeli mówimy o tym problemie, bo on jest szerszy, to jest bardzo poważny problem. Zawsze w każdej, ja jestem od 91 roku w policji, zawsze był minister, który odpowiadał za policję, któremu podlegała policja. No tylko pytanie, jak ją wykorzystywał? Był przedstawicielem jakiejś władzy i teraz to jest mądrość, myślę, nas wszystkich, żeby znaleźć w przyszłości rozwiązanie, żeby na takich stanowiskach nie były osoby, które są powiązane z partią albo będące upolitycznione, bo to nie jest winą dzisiejszego ministra, ani poprzedniego Sienkiewicza, który też był przedstawicielem poprzedniej partii. Bo trzeba jasno to powiedzieć, czy pan Cichocki, czy dzisiaj pan Kamiński. Nie szukajmy tutaj problemów, bo one były i będą, tylko szukajmy rozwiązań, bo ja uważam, że dzisiaj działania policji, ja tak uważam, dzisiaj działania policji są naprawdę, no może od tego ostatniego razu były adekwatne, były jak najbardziej, powiedzmy, delikatne. Bo jakby tak spojrzeć, proszę zobaczyć, 2 dni temu w Berlinie, tam wjechały polewaczki, rozgoniły towarzystwo, przepraszam za to słowo, rozgoniły demonstrantów, użyto siły. U nas nie użyto polewaczy, u nas użyto gazu, który też użyto, w Niemczech się używa. Naprawdę tutaj bym, bo czasami jest taka mowa, że to jest aparat polityczny. Proszę mi wierzyć, dziś mogę położyć 2 ręce, bo znam kolegów, którzy stoją na czele tych działań, operacji, że jak najmniejszy nacisk na nich może być wywarty,
ale również zdaję sobie sprawę, że ministerstwo ma władzę w postaci oczekiwań ze strony policji, ale to nie jest oczekiwanie, które tylko dzisiaj jest. Ono było i myślę, że będzie, chyba że stworzymy jakiś model, który wszyscy zaakceptujemy będziemy... Dobrze, kończąc tę naszą gorącą dyskusję, mam nadzieję jakimś kompromisem. Rozumiem, że te skrajne przypadki, o których rozmawialiśmy dzisiaj, pana zdaniem są konieczne do wyjaśnienia. Czy to na komisji sejmowej, czy w jakichś innych okolicznościach, trzeba to wyjaśnić. Oczywiście. Bardzo się cieszę. Maciej, dla dobra nas wszystkich. Bardzo się cieszę. Maciej Karczyński, były rzecznik Komendy Stołecznej Policji, były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia. Pozdrawiamy. Zajemnie. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Do widzenia. Co wam tak, koledzy, tak wesoło w tej reżyserce? Jakieś śmiechy, chichy słyszę. Też bym się chciała pośmiać. I będzie teraz ku temu okazja, bo jak to zwykle, wisienka nasza na torcie, czyli Adam Feder i jego będzie dobrze. Dziś, bardzo jestem ciekawa. Unia Europejska kontra ZSRR. Unia Europejska chce zrobić z Polski PRL bis, więc jest gorsza nawet od ZSRR. Takie opinie wyrażają przedstawiciele polskiego rządu, jeszcze może nie wprost, tak trochę ogródkami. Dobrze znany z czasów PZPR, z czasów komunistycznych, użycie tych pałek propagandowych. Rewizjonizm, kułak, element antysocjalistyczny. Starsi jeszcze doskonale to pamiętają. Odrzucamy te pałki propagandowe, bo praworządność jest dzisiaj stosowana w Unii Europejskiej jako swego rodzaju straszak. To o Unii, która wymaga od polskiego rządu, przypomnę, bo to może trochę niektórym umyka, przestrzegania zasad praworządności, czyli niełamania prawa, i tak dalej. W podobnym tonie wypowiedział się już wicepremier Jarosław Kaczyński. On uważa, że Unia Europejska jest o wiele gorsza od ZSRR. No bo nawet w warunkach komunizmu pewne sfery ludzkiej wolności, możliwości wyboru były do obronienia. A teraz nie ma wolności, więc non possumus, tak powiedział, wetujemy budżet i zaraz chyba wychodzimy z tej Unii. No, Józef Stalin prawdopodobnie, słysząc takie porównania, trochę by się zdziwił. Ale już Władimir Putin na pewno by się zgodził, no bo on uważa, że istnieją pewne punkty styczne między ZSRR i Unią Europejską i przewiduje, że za kilka lat Unia, tak jak i ZSRR, się rozpadnie, bo państwa Europy Wschodniej opuszczą Unię. On obstawiał okolice 2028 roku, ale wiele wskazuje na to, że Putin nie będzie musiał aż tak długo czekać. Brexitowcy też na przykład bardzo chętnie sięgali po ten argument, że UE równa się ZSRR. No i wiadomo, że sięgali skutecznie, stąd właśnie ten Brexit, a niedługo pewnie i Polexit, no bo taka jest kolej rzeczy. Nie po to przecież Lech Kaczyński obalił komunizm i zniszczył ZSRR, żeby teraz do tego wracać. Marine Le Pen, która chce likwidacji Unii, też argumentuje, że to jest takie ZSRR, ale nie musimy aż tak daleko sięgać. Janusz Korwin-Mikke od lat powtarza to, co teraz mówią premierzy Morawiecki i Kaczyński, tylko nikt go nie chciał dotąd słuchać, że Unia Europejska to jest taka śmieszna, farsowa wersja ZSRR, a czasem straszna, jak bolszewicy w 1917 roku. A poza tym, to co? A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję za uwagę. Więc kiedy premier przemawiał, to Janusz Korwin-Mikke zasnął w sejmowym fotelu. Rewizjonizm, kułak, element antysocjalistyczny. I nie szkodzi, no bo przecież on wszystko to, co premier powiedział, dobrze wie i niczego nowego by się nie dowiedział. Rewizjonizm, kułak, element antysocjalistyczny. To w
wszystko w dzisiejszym super raporcie. Życzę Państwu, żeby przez weekend nikt na Państwa ogrody czy też balkony nie zrzucił stonki, podli imperialiści. Dobrego, spokojnego i zdrowego weekendu przede wszystkim. Proszę na siebie bardzo uważać, tak żebyśmy wszyscy w komplecie spotkali się w poniedziałek o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa. Dziękujemy za wspólnie spędzony tydzień i do zobaczenia w poniedziałek.